kształta wprowadzić. Szanowni Państwo, otwieram dzisiejsze spotkanie, konferencję. Przede wszystkim w pierwszej kolejności chciałem serdecznie przywitać Jego Ekscelencję księdza biskupa Antoniego Dybycza. Serdecznie witamy. Wszystkich Państwa, którzy tu jesteście jako członkowie i zaproszeni goście. Z tego miejsca również chciałem serdecznie pozdrowić założyciela naszego stowarzyszenia morsko-gospodarczego, obecnie honorowego prezesa, kapitana Zbyszka Sulatyckiego. Szanowni Państwo, to jest kolejne nasze coroczne spotkanie związane z dwoma bardzo ważnymi rocznicami, jedną smutną, drugą radosną. Ta smutna to wiąże się z wywózką pierwszego transportu Polaków na Sybir przez Rosję, a Rosjan, a druga to jest zaślubiny Halera z naszym polskim morzem po 125 latach niewoli. To są bardzo ważne wydarzenia. My jako Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze prowadząc działalność przede wszystkim na płaszczyźnie gospodarczej, finansowej, bo tutaj jest główne nasze zadanie, nawiązując do dorobku i właściwie działalności naszego patrona, to również oprócz tej działalności takiej kreatywnej, dotyczącej właśnie rozwoju gospodarki i finansów państwa, gdzie mamy niemałe sukcesy, bo proszę Państwa, również w tym stowarzyszeniu zrobił się pomysł naszej reformy konsolidacji służb skarbowych i celnych, które przyniosły konkretne efekty w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, bo ja tylko wspomnę, w roku 2017 dodatkowo do budżetu daliśmy 42,5 miliarda złotych, w 2018 ponad 40 miliarda złotych. Usprawniliśmy całe funkcjonowanie tej administracji. Ponadto właśnie tutaj, również w tym stowarzyszeniu, zrobił się pomysł odbudowy polskiej gospodarki morskiej i śródlądowej. Utworzone zostało to ministerstwo, jest minister i są już sukcesy pierwsze, bardzo poważne również w tej dziedzinie. Aczkolwiek cały czas trzeba inicjatywy, pracy, bo to nie jest tak, że to się da łatwo robić i po prostu nie potrzeba coś nowego dodać. Oprócz tej działalności, o której mówię, właśnie na bazie gospodarczej, finansowej, również dbamy o wychowanie edukacyjno-patriotyczne, religijne. Bez odrodzenia moralnego, proszę Państwa, nie ma przyszłości dla Polski, my doskonale o tym wiemy, dlatego staramy się przynajmniej częściowo tą lukę, która panuje i panowała przez ostatnie 30 lat, niestety za poprzednich rządów, nadrobić jako Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze. I właśnie to spotkanie dzisiejsze ma temu służyć. A że jest to tak potrzebne, to ostatnie wydarzenie dały temu dowód. Właśnie brak edukacji młodzieży, społeczeństwa, ale obronienie prawdzie historii powoduje, że robi się z nas jako ofiar katów. Tak? To jest niedopuszczalne, proszę Państwa, żeby tego typu teksty z ust poważnych polityków wypływały, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. To jest tylko możliwe wtedy, kiedy właśnie zaniedbujemy troskę o wychowanie historyczne, patriotyczne naszego społeczeństwa, kiedy pozwalamy sobie przekłamywać historię naszego narodu, ale nie tylko, w ogóle historię. Więc to jest taka mała kropla, którą chcemy właśnie uzupełniać, dbać o to, aby po prostu nie fałszowano, aby żyć w prawdzie właśnie takiej codziennego życia, ale i przede wszystkim życia publicznego.
Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Dziękuję za tą obecność i tą troskę i odpowiedzialność, bo proszę Państwa, organizowane są siły antychrześcijańskie, antypolskie, które chcą zawrócić ten bieg historii polskiej, które od 1000 lat związane jest z tradycją chrześcijańską, z Panem Bogiem, bo przecież Polski by nie było, gdyby nie było chrześcijaństwa. Doskonale o tym wiemy. I nie będzie Polski, jeżeli nie będzie chrześcijaństwa, nie będzie wierności Panu Bogu, bo tylko w wierności Panu Bogu może być wierny ojczyźnie. I to jest nasz cel, to jest nasze credo i temu chcemy być wierni jako Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze. Od strony duchowej, od strony gospodarczej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę o zabranie głosu panowie. Jeszcze raz. Bardzo dziękuję panu prezesowi, ale jeszcze raz poproszę wszystkich o powstanie i uczcimy minutą ciszy świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego. A świat podziękuj stanie na świecie. Nie odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Teraz poproszę o zabranie głosu pana kapitana Józefa Dawłowicza w temacie prezentacja pracy stowarzyszenia w zakresie szkolnictwa. Ekscelencjo, szanowni laureaci, drogie koleżanki i koledzy. W Stowarzyszeniu Morskim Gospodarczym, zanim przejdę do tematu, powiem kilka słów wstępu. Wstępu o wielkim Polaku. Otóż Anglicy, jeden z krytyków wyraził się kiedyś, że my, którzy panujemy nad światką tego suchego świata oraz nad wszystkimi oceanami i morzami, musimy pogodzić się z tym, że oto przyszedł człowiek z głębi kontynentu, z obcego kraju, aby w naszej anglosaskiej mowie powiedzieć o morzu najpiękniejsze słowa. Chodzi oczywiście o Josepha Konrada. Również wszyscy tu na tej sali wiemy, dlaczego Nelson jest najsławniejszym marynarzem, jeśli chodzi o militaria. Nelson znał grubości pokładów i grubości burt wszystkich statków wroga, a więc śmiertelnie ranny kierował podniesieniem armat. Jeżeli zameldowano, że zbliża się Louisette, to wiedział, czy trzeba wyżej strzelać, aby uderzyć w pokład, czy niżej, aby w burtę. A kontradmirał Collingwood i komandor Hardy takiej wiedzy nie mieli, dlatego on nie oddał władzy, nie oddał kierowania walką, bo prawdziwy marynarz nie schodzi z posterunku. I wracając do szkolnictwa. Szkolnictwo morskie, szczególnie nasze szkolnictwo morskie, jest wyjątkowo ważne w kształceniu wykwalifikowanych kadr, kiedy na świecie odchodzi się, młodzież odchodzi od tego zawodu, bo jest to zawód trudny. Przytoczę też pewnego polskiego pisarza, który 30-latka przyprowadził do szkoły i przez uchylone drzwi powiedział mu: patrz Józiu, oto najlepsi nauczyciele stolicy. W żadnej z tych głów jeszcze nigdy nie zaświtała myśl własna, a niechby tylko zaświtała, to ja przeganiam myśl albo myśliciela i mam spokój. My musimy odejść od tego i właśnie w gronie naszym, przede wszystkim dzięki ogromnej pracowitości Jacka Marca, stworzyliśmy schemat, który wszyscy Państwo będziecie mogli przeczytać w Polsce na morzu w nowym periodyku, który zdobywa coraz więcej czytelników. Jest to opracowanie o szansie dla szkolnictwa morskiego. Zgodnie z ustawą każdy pływający w ciągu 183 dni wypracowuje właśnie ten pewien limit. Już dawno naukowcy zauważyli,
że na pełnym morzu doświadczenie rośnie tylko w pierwszym miesiącu. W drugim, w trzecim, w czwartym miesiącu utrzymuje się równolegle do osi X-ów. A w piątym, kolokwialnie mówiąc, już żadne doświadczenie nie rośnie, ale opada szczęka i człowieka takiego trzeba odesłać na odpoczynek. Tak się złożyło, że w latach 60., kiedy z panem ministrem Wysockim bywaliśmy w polskich liniach oceanicznych, musieliśmy pracować 11 miesięcy, pływać jak lud pracujący miast i wsi, aby zapracować na miesiąc urlopu. Dorzucano nam jeden dzień za dzień spędzony w morzu. Jeżeli na Ceylonie zwiedzaliśmy starą stolicę Kandy, to ten dzień nie doliczano nam, tylko wtedy, kiedy płynęliśmy na przykład z Kolombo do Singapuru. Dzisiaj psychologia na świecie spowodowała to, że pracuje się w skali 1 do 2, 4 miesiące na 2 miesiące urlopu optymalnie, z małym poślizgiem kilku dni czy kilku tygodni. I teraz, jeżeli my wprowadzimy i doprowadzimy do tej ustawy, która będzie te 183 dni w skali roku honorowała, to wówczas, jeżeli brakuje danemu nawigatorowi, czy mechanikowi, czy mechatronikowi części do pełnego podatku, może skorzystać z kursów. Bardzo ważnym tutaj fragmentem tej ustawy jest to, że my nie konkurujemy na niższych szczeblach ani z Azjatami, bo nigdy ze względów finansowych tego nie zrobimy, ani z muzułmanami z Wysp Maledywów, tylko najwyższej klasy specjaliści to są serwisanci. Od niedawna istnieje sposób recyrkulacji spalin. Pewien filozof powiedział, że my, ludzie nauki, oprócz tego, że coś wymyślimy, winniśmy jeszcze zmusić tak zwany ogół do zapoznania się z naszymi wynalazkami, gdyż jeżeli to trudne zadanie nie powiedzie się nam, to ludzkość sama się wyniszczy swoimi połowicznymi umiejętnościami. I dlatego my z przerażeniem zauważamy, że plastikowe fragmenty opakowań zjadamy razem z krewetkami, że w rybach znajdują się ciężkie pierwiastki. Wobec tego recyrkulacja spalin, a także utylizacja wód balastowych jest niezwykle ważną częścią naszego pływania. Niezwykle ważną, aby świat, otaczające nas wody, były czyste tak, jak były w czasach stworzenia. I teraz ten system my przedstawiliśmy rektorom szkół morskich, to znaczy Akademii Morskiej w Szczecinie, gdzie niedawno pracowałem, Uniwersytetowi Morskiemu, wkrótce Zamorskiemu w Gdyni i tym średnim szkołom morskim, które również mają ogromne znaczenie dla kształcenia, bo rok teorii, rok praktyki i rok teorii wypływa pełnowartościowy człowiek, chętnie zatrudniany przez obcych. Teraz, proszę Państwa, jeśli chodzi o ten periodyk, to przy okazji gorąco go polecam, bo po raz pierwszy od śmierci nieodżałowanej pamięci redaktora Micińskiego pojawił się periodyk, który daje całe spektrum poglądu na technikę, również na marynistykę, na sztukę związaną z morzem i właśnie na takie artykuły, o których mówię. W związku z powyższym, tych, którzy mają coś do powiedzenia w przedmiocie sprawy, zachęcamy również do publikacji. A nasze Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, imienia geniuszu, który w tak biednym kraju stworzył takie imperia jak flotę, jak wielki port gdyński konkurujący z Gdańskiem oraz centralny okręt przemysłowy, to jest dzisiaj dla dzisiejszych rządzących wszystkich rządów przykładem, gdyż bardzo często powołuje się na stanowiska ludzi miałkich. Ludzi miałkich, którzy nic nowego do materii nie wniosą. I tym optymistycznym akcentem, życząc wszystkiego najlepszego i owocnych obrad, dziękuję za uwagę.
dziękuję panu kapitanowi i bardzo proszę o króciutkie wystąpienie starszego mechanika Henryka Ranentę. Ekscelencjo, szanowni zebrani, wszyscy ludzie morza. Całe moje zawodowe życie było związane z morzem i na różnych instytucjach u różnych podmiotów oczywiście żeglowałem i pracowałem również na lądzie i w przedsiębiorstwie armatorskim Euroafryka i w Urzędzie Morskim. I tutaj moje własne doświadczenia, zebrana obserwacja pozwalają mi na sformułowanie tutaj właśnie takich powiedzmy, jeśli chodzi o realizację prawa morskiego. I tutaj bardzo proszę uprzejme wysłuchanie właśnie tego krótkiego etatu. Tytuł: Droga do realizacji przez Polskę zobowiązań prawa morskiego międzynarodowego i krajowego. Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniu, czyli SCCW, jako integralna część konwencji SOLAS 74 w rozdziale 6 środki personem stanowi, że 6.1. Armator powinien zapewnić, aby kapitan statku posiadał odpowiednie kwalifikacje do dowodzenia statkiem. Zatem według Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 74 nadrzędny wobec Konwencji o kwalifikacjach morskich SCCW warunkiem wzięcia odpowiedzialności za statek jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji do dowodzenia statkiem, a nie posiadanie dyplomu oficera pokładowego o nazwie kapitan według konwencji SCCW. Na statku z napędem mechanicznym oznacza to spełnienie wymogu kompetencyjności kapitana w stosunku do obydwu działów, potwierdzone równocześnie dyplomami starszego oficera mechanika i starszego oficera pokładowego. Kierownicy działów, starszy oficer mechanik i starszy oficer pokładowy pozostają w strukturze załogi z niezmienionym zakresem obowiązków. Postanowienia kodeksu, które zawierają powyższy wymóg, obowiązują w firmach armatorskich i na statkach oraz na ruchomych platformach wiertniczych od 1 lipca 2002 roku. Natomiast postanowienia prowadzące do realizacji wymogu kompetencyjności na statku według konwencji SOLAS 74 zostały sformułowane dopiero w konwencji STCW 2010, tak zwanej filipińskiej. Konwencja STCW 2010 nadal dzieli statek na dwa podstawowe działy, dział pokładowy oraz dział maszynowy. Najwyższym dyplomem w dziale pokładowym pozostał dyplom kapitana, najwyższym dyplomem w dziale maszynowym pozostał dyplom starszego oficera mechaniki. Dyplom morski o nazwie kapitan według konwencji STCW 2010 nadal oznacza, że osoba, która go posiada, legitymuje się najwyższym poziomem znajomości wyłącznie działu pokładowego. Obecnie armatorzy, na których spoczywa obowiązek realizacji postanowień obydwu konwencji, wykorzystują część wspólnego obszaru semantycznego nazwy stopnia oficerskiego kapitan w dyplomie oficera pokładowego według STCW oraz nazwy funkcji kapitan statku według SOLAS 74 do nierespektowania obowiązującego wymogu kompetencyjności na stanowisku kapitana statku. Takie postępowanie armatorów, niedopuszczalne zarówno prawnie, jak i merytorycznie, tworzy czynnik najwyższego ryzyka w żegludze morskiej. Ponadto przedłuża dochodzenia powypadkowe oraz podważa wiarygodność analiz powypadkowych. Nieustanny postęp techniczny spowodował, że współczesne typy statków, pasażerskie, kontenerowce, masowce, tankowce, chemikaliowce, gazowce, posiadają napędy główne o mocy wielu tysięcy koni mechanicznych oraz elektrownie okrętowe o mocy kilku tysięcy KW. Napędy główne uzupełniają urządzenia i obiegi energetyczne, kotły, pompy, wirówki, sprężarki oraz systemy powietrzne, paliwowe, olejowe, chłodzące, grzewcze, hydrauliczne, pożarowe, balastowe.
Ilość oraz różnorodność tych urządzeń wymaga profesjonalnej interpretacji technicznej parametrów ich pracy, bo sprawność każdego z tych urządzeń jest elementem bezpieczeństwa całego statku. Uchodzący obecnie za największy duński kontenerowiec Eleonora Maersk zabiera na pokład 14 770 TEU kontenerów 20-stopowych. Jest wyposażony w napęd główny o mocy 82 MW, to jest 109 koni mechanicznych, i 109 tysięcy koni mechanicznych, elektrownię i elektrownię prądową o mocy 50 MW, czyli 67 tysięcy koni mechanicznych. Każdy statek z zastosowaniem współczesnych technologii w zakresie przemiany energii oraz ze zautomatyzowanym i skomputeryzowanym śledzeniem parametrów technicznych jest wysoce złożonym urządzeniem technicznym. Za ich sprawność eksploatacyjną odpowiadają oficerowie mechanicy, którzy posiadają wymaganą wiedzę z zakresu termodynamiki opartej na fizyce cząstek elementarnych, a interpretacja tych zależności uzupełniona badaniami wytrzymałościowymi i opisaną matematyką wyższą dają wyższe studia techniczne. Zatrudnienie na takich statkach wyklucza oficerów pokładowych jako kapitanów ze względu na ich niekompetencyjność. Uporczywe akceptowanie niekompetencji kapitana przez polską i obcą administrację morską posiada w najwyższym stopniu niepożądany czynnik destrukcyjny. Ignorancja techniczna oficerów pokładowych jako kapitanów tworzy warunki pozwalające na motywacyjne oddziaływanie na nich armatorów przy realizacji swoich planów eksploatacyjnych. Czyni z nich grupę zawodową na statku pozostającą w bezpośredniej dyspozycji armatora, grupę niezobowiązaną do rozumienia racjonalnej argumentacji technicznej. Preferencja celów ekonomicznych przez armatorów może się wtedy odbywać kosztem udokumentowanej niezdolności kapitana do posiadania własnej oceny zagrożeń technicznych dla bezpieczeństwa statku. Ocenia się, że praktyka ta w znaczącym wymiarze kreuje prawie 80% przyczyn wypadków i katastrof morskich jako tzw. czynnik ludzki. Niezdolność kapitana do posiadania własnej oceny konsekwencji niesprawności urządzeń technicznych może być również przyczyną wyczerpującego wymiaru czasu pracy i wyczerpujących warunków pracy załóg maszynowych. W takiej sytuacji wskazanie w dochodzeniu sądowym osoby odpowiedzialnej za katastrofę lub wypadek morski i ustalenie jego prawdziwych przyczyn staje się zadaniem niezwykle trudnym lub niewykonalnym. Naruszanie kwalifikacyjnych wymogów konwencyjnych, przeistaczające się na morzu w ludzkie tragedie, spustoszenia w środowisku naturalnym oraz ogromne szkody materialne zobowiązuje w trybie pilnym AIMO, przy wsparciu AIMO, Międzynarodowej Organizacji Morskiej, do zupełnej eliminacji niekompetencji z procesów decyzyjnych na statku. W tym przypadku nie jest potrzebne tworzenie nowych regulacji. Wystarczy konsekwentnie przestrzegać postanowień obowiązującego prawa. Wprowadzenie przez państwa bandery do powszechnej praktyki morskiej odpowiedzialności kapitana statku opartej na kompetencyjności nada merytoryczny sens poszukiwaniu przyczyn wypadków i katastrof morskich. Zebrane w takich warunkach obserwacje będą wiarygodne i staną się podstawą przygotowania racjonalnych rozwiązań zapobiegawczych. W ten sposób współczesna teoria obiegu informacji decyzyjnej, na której zbudowano regulacje zarządzania jakością ISO 9001 oraz kodeksu zarządzania bezpieczeństwem, spełni wymogi stawiane finalnemu odbiorcy informacji. Na statku finalnym odbiorcą informacji jest kapitan statku, a więc musi nim być wyłącznie osoba posiadająca udokumentowaną znajomość działu maszynowego i działu pokładowego. Obecne zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi oraz zasadnicze przeszkody formalne w sądowych procesach powypadkowych zobowiązują państwa bandery do zupełnej eliminacji niekompetencji na poziomie decyzyjnym statku. Drogą do osiągnięcia tego celu jest dostosowanie kształcenia morskiego i praktyk morskich do konwencyjnych wymogów kompetencyjnych. Natomiast kształcenie uzupełniające praktyki morskie dla oficerów mechaników i oficerów pokładowych
dla uzyskania drugiego dyplomu, dyplomu alternatywnego, zawiera znowelizowana konwencja STCW 2010, tak zwana filipińska. Jest to rozdział 7, standardy dotyczące wydawania dyplomów alternatywnych. Przewidywany proces kształcenia na uczelniach morskich i nabywania praktyki morskiej na statkach dla oficerów mechaników i oficerów pokładowych realizuje wybór kompetencyjności dla obydwu działów. Proces ten otwiera drogę prawną do realizacji wymaganej przez konwencję SOAS 74 kompetencyjności na stanowisku kapitana statku. Oznacza to dla kapitana na statku z napędem mechanicznym równoczesne posiadanie dyplomu starszego oficera mechanika oraz dyplomu starszego oficera pokładowego, na statku z napędem żaglowym posiadanie dyplomu starszego oficera pokładowego. Wszystkie wymogi kwalifikacyjne, których podstawą jest przyjęcie osobowej odpowiedzialności za statek zarówno na poziomie decyzyjnym, jak i na poziomie wykonawczym, czyli kompetencyjność, muszą być na statku kategorycznie przestrzegane. Merytoryczną podstawą podejmowania ryzyka morskiego, jakie niesie uprawianie żeglugi, musi być analiza zagrożeń dla człowieka i przyrody oraz ich wieloaspektowych skutków, w tym wielokolejowych kosztów społecznych. Obecnie każdy audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem, przeprowadzony zarówno u armatora, jak i na statku, powinien otrzymywać zapis dużej niezgodności, jeżeli kapitan statku z napędem mechanicznym będzie posiadał dyplom morski potwierdzający wyłącznie znajomość działu pokładowego lub wyłącznie znajomość działu maszynowego. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę pana starszego mechanika Zbigniewa Wysockiego o zabranie głosu. Proszę państwa, nie tyle głosu, ile paru słów komentarza do tego, co pan inżynier Ramenda powiedział, że jest to dosyć szczegółowe przybliżenie pewnych zagadnień związanych z samoeksploatacją statku, czyli podziału kompetencji, przygotowania, wchodzi to w zakres przygotowania w ogóle tego zawodu do spełniania go na statkach morskich. Także istota rzeczy tutaj jest dla większości z państwa na pewno no, nie tak ciekawa, no bo to jest sprawa szczegółów, które również należą do tych, którzy decydują o naszych sprawach, a więc i Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Zahacza ta sprawa taki legendarny, że tak powiem, sposób traktowania na statku kapitana i starszego mechanika, kto jest ważniejszy, i to można powiedzieć, że czasem jest w sferze bardziej opowiastek, ale przekłada się na rzeczywiste wykonywanie obowiązków. Dlatego ta sprawa jest podejmowana, będzie wykonana, ale jest, mam okazję tu skomentować, że ci dwaj ludzie, którzy zawsze musieli być w zgodzie, i tak to się odbywa na morzu i na statku, jednak mają w pewnych momentach pewne spory. I to się bardzo ładnie przekłada na anegdotki, które no, warto sobie czasem i uśmiechnąć się na ten temat. Było tak, że na pewnym statku, na którym był mój znajomy, już wówczas starszy mechanik, dosyć dawno, no, zgłaszanie było wchodzenia do śluzy, wchodzenie do sytuacji manewrowej, że kapitan albo oficer, który był na mostku, zgłasza starszemu mechanikowi, że zbliżamy się do manewru, wobec tego trzeba, żeby wszyscy wiedzieli, że mają swoje obowiązki wykonywać. No i kapitan telefonuje do siłowni i mówi do tego swojego starszego mechanika, stotino bliskiego kolegi i przyjaciela, wchodzę do śluzy. No na to mu starszy mechanik z dołu odpowiada, panie kapitanie, chwileczkę, czy pan może mnie wziąć ze sobą? Chciałbym państwu powiedzieć, że no tak się dzisiaj stało, że jest nas trochę mniej jak zazwyczaj, a to z tego powodu, że dzisiaj ma Prawo i Sprawiedliwość swoją konwencję wyborczą i część zaproszonych gości no niestety musiała swoją obecnością tam być. No i drugi powód, bardzo dużo telefonów otrzymałem od kolegów i koleżanek. Choroba, grypa jakaś wszędzie panuje, bo w ogóle nie mamy nikogo z Odolanowa, tam mamy bardzo silną grupę z naszym kolegą Bogusiem, przecież kapela z nad Baryczyny, niestety chłopaki się rozchorowali. Wobec powyższego
Troszeczkę zmienimy tutaj program i jeszcze przed przerwą wręczymy naszym laureatom nasze statuetki i powiem w ten sposób, że laureatami tegorocznymi wyróżnienia są ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, pan mecenas Lech Obala, no i niestety musiał pod koniec mszy opuścić nas pan minister Antoni Macierewicz, też z tego względu, że musiał się udać na konwencję PiS-u, także statuetkę dla pana ministra w późniejszym terminie dostarczę. No, będzie już, tak? Będzie już. Aha, no to jeszcze zdążymy wręczyć. Także bardzo proszę państwa o powstanie. A przewodniczącego kapituły, eminencję biskupa Antoniego Dydycza, proszę o wręczenie pierścieni prezesa naszego stowarzyszenia, pana ministra Mariana Banasia, o wręczenie statuetek, i kapitana żeglugi wielkiej Józefa Gawłowicza o odczytanie dyplomu. Bardzo proszę laureatów o podejście tutaj. Poproszę pierwszego laureata. Proszę o chwilę uwagi. Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w rocznicę zaślubin Polski z morzem przyznaje wyróżnienie Anno Domini 2019 Animus et Semper Fidelis wielce szanownemu księdzu profesorowi doktorowi habilitowanemu Pawłowi Bortkiewiczowi. W uzasadnieniu podzięce za krzewienie tradycyjnych moralnych wartości będących przykładem dla dzisiejszego społeczeństwa, za umacnianie miłości ojczyzny oraz za benedyktyńską i wybitną pracę twórczą w zwalczaniu postaw zainfektowanych prostackimi ideologiami, wyróżniamy szanownego laureata również za nieprzeciętną żarliwość w głoszeniu Słowa Bożego dla wierzących i poszukujących, a w szczególności dla młodego pokolenia Polaków. W podpisie ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, przewodniczący kapituły, inżynier Zbigniew Wysocki, honorowy przewodniczący, i magister Banaś, prezes zarządu. Bardzo proszę o podejście drugiego kandydata, pana mecenasa Lecha Obala. Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze, etc., etc., ma zaszczyt wręczyć wyróżnienie Anno Domini 2019 Animus et Semper Fidelis wielce szanownemu panu mecenasowi Lechowi Obara za wzorcową postawę patriotyczną i skuteczną walkę o prawa Polaków za granicą, nie oczekując za swą pracę wzorem nieodżałowanej pamięci mecenasa Jana Olszewskiego żadnego honorarium, a kierując się wyłącznie literą prawa, dobrem pokrzywdzonych kobiet i dzieci, a także społeczności Sybiraków. Wyróżniając szanownego laureata, chcemy również symbolicznie zrekompensować jego trud i zupełnie niezasłużone przykrości doznawane od obcych rządów, wytaczających mu procesy za obronę niezbywalnych praw człowieka w cywilizowanym świecie. Ten zwięzły przekaz, zarówno w przypadku księdza profesora, jak i pana mecenasa, nie oddaje wszystkiego, ale zawiera kwintesencję. W związku z powyższym wręczam i gratuluję wyróżnienia.
dla mnie, a może tylko troszkę dla mnie, a więcej dla członków naszego stowarzyszenia więźniów Auschwitz, których reprezentujemy, młodych 30-letnich prawników, którzy są współtwórcami procesu, które występują, więc traktuję to jako takie kolektywne wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odczytanie na razie tylko dyplomu, ponieważ nie ma pana ministra Macierewicza, o 13 ma być, no zobaczymy, ale tak pro forma przeczytajmy chociażby uzasadnienie. To samo Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze wyróżniło również Anno Domini 2019 wyróżnieniem Animus et Semper Fidelis wielce szanownego pana ministra Antoniego Macierewicza za skuteczną walkę z patologiami toczącymi naszych obywateli przez wiele dziesięcioleci, tropienie konfidentów i zdrajców wbrew szerokiej kampanii oszczerstw, zakłamań i prób personalnej degradacji jego osoby. Wyróżniamy także pana ministra za talenty organizacyjne w pracy poselskiej i konsekwentne kierowanie modernizacją powierzonego mu resortu obrony narodowej oraz dystrybucją na ten cel funduszy publicznych. Dodatkowo osobnym pismem z wiadomość z ostatniej chwili, prawda, za dwie ważne inicjatywy, oczywiście WSI i prowadzenie kampanii smoleńskiej, która również oszczerstwami i kłamstwami była, prawda, tutaj znana po głowie. Dziękuję za uwagę.